Witam Was bardzo serdecznie na moim odcinku dzisiejszym, na moim kanale. Dzisiaj tak Wam pokażę takie trzy sposoby, jak sprawdzić, czy samica jest zakocona. Czy ma już płód w sobie nosi, czy jeszcze właśnie nie. Sprawdzimy sobie tą samiczkę dzisiaj. I tą samiczkę sobie przesadzimy dzisiaj do tej klatki. Tą klatkę już sobie tutaj wyścieliłem i dezynfekowałem. Zobaczcie, wszystko jest, woda ma nalaną, cianko przyniosę, zboże ma. Tej samicy też tutaj wrzuciłem tam, gdzie miała się najwięcej tych odchodów. Wrzuciłem i sypałem, dezynfekowałem i sypałem słomę, czy teraz widzicie, że tak ścieli. Ja miała już takie porobione norki, dziurki, to się powyrywała. Naprawdę. Tu no, mamy jeszcze te cztery samce, czy są akurat tak odpowiadające, są cztery samce. Tych młodych. To im też zasypałem tej słomy, to mi zostało. Teraz sobie jedzą. Ten królik pojechał do osoby wygranej. Więc już tam się osoba wygrana królikiem cieszy, bo już dostałem wiadomość, że królik dotarł. Bardzo dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że się królik podoba. No. Królika wysłałem, bo czekajcie. Królika wysłałem w tym tygodniu we wtorek. We wtorek wysłałem. No. I wczoraj akurat doszedł, więc bardzo fajnie, że tak szybko właśnie też. Wysłałem we wtorek około tak 14:30 pojechałem. Tam o 15 wysyłają jeszcze króliki. Więc ja chciałem, żeby ten królik też za długo był w tej klatce. Zamknięty w tym transporterze. No, ale się bardzo temu wygranemu królik podoba, więc jestem zadowolony. Dobra. Tu jest ten samczyk. Samczyk lubi być głaskany, tak się fajnie, tak się przyzwyczaił. Lubi, jak się go głaska, bardzo fajny samiec, nie? Fajny, nie? Fajny. No, się kładzie, zobaczcie. Dobra. Nie przedłużając, bez wyglądnego konania. Teraz może tak trochę się tam pojawiały odcinki wcześniej, ponieważ jak wiecie, potem zamykali szkołę na 2 tygodnie z koronawirusem. No, to może teraz sobie nie przyjdziemy. Sprawdzają tej samicy. Ja sobie ją przyniosę tam na te płyty, sobie widzicie. Tutaj. Ponieważ królik najlepiej właśnie jak jest na płaskiej powierzchni. Dobra, to widzimy się już po przerwie. Może być trochę problem, bo wieje wiatr, żeby mnie słyszeć, ale się postaram mówić głośniej. Będę mówił bliżej telefonu. Dobra. Mamy samiczkę na płaskim. Przede wszystkim to nie jest taki bardziej sposób, to taki według mnie tak można też fajnie sprawdzić. Jak samiczka jest w prostej pozycji i możemy zauważyć, że ma tu takie wybite jakby takie o brzuchie tak bardziej. O, samiczka sobie ładnie siedzi, tu widzicie ma takie bardziej wybite, taki brzuch taki jakby zdęty takie o, ale to właśnie jest też skutek, że ma młode w brzuchu. Drugim sposobem jest, pierwszym sposobem, potem to nawet nie był sposób, jest ważenie królików. Królika. Przed na przykład zakotem albo w dniu zakotu zważyć królika, ile waży. Na przykład daję taki przykład, że waży 5,5 kg. Na przykład za 2-3 tygodnie zważyć. 2 tygodnie, jak mam najlepiej. Na przykład, jak będzie ważył na przykład 2600, coś w tych granicach, może mniej. Nie, no to jest młody królik, nawet tyle nie będzie ważył. Więc to już wiadomo, że jest zakocony, ale to nie jest taki jest bardzo sposób, według mnie. Ja tam tego u siebie w hodowli nie stosuję, ale słyszałem, że ludzie taki sposób stosują. Drugim sposobem jest to, że na przykład wsadzenie królika do podsamicy ręki pod jej brzuch. Ja wam to zaraz pokażę. Najlepiej samicę właśnie chwycić tu za grzbiet, podnieść i wsadzić rękę i delikatnie, tak wam to pokażę wszystko. Tylko sobie ją wsadzę rękę i wam nagram. Ponieważ jak wiecie, nagrywam jedną ręką i nie mam właśnie jak tego zrobić. Dobra, to widzimy się już po przerwie. Ja już sobie wsadziłem rękę pod samicy brzuch. I teraz takimi delikatnymi ruchami sprawdzamy, czy czuć tam jakieś takie 2-3 cm wokulki. Czy na przykład też wyczujemy tak mówić cycki u samicy, gruczoły. Urczał, jak wyczuwamy, to już jest bardzo dobrze. Robimy takimi delikatnymi ruchami, żeby nie uszkodzić płodu samicy.
ponieważ może być to przykra sytuacja w naszej hodowli, ponieważ możemy uszkodzić płód i samica może poronić. No i ostatnim sposobem jest to na przykład, ale tego nie stosuję w swojej hodowli, ponieważ zastosowałem to u samicy TB, która jest też zakłócona. Po około tygodniu, dwóch wrzucić samicę ponownie do samca. Jeżeli będzie dla samca agresywna, to znaczy, że jest zakłócona, ale w 90% samica powtórzy. I nie jesteśmy wtedy pewni, czy się była zakłócona, czy nie. Więc trawa się też tej samicy nie dopuszczają, ponieważ trawa będzie miała drugi wykot. Wiem, że jest zakłócona, bo wyczuła się nie gruczoły. Wagi nie sprawdzam, bo nie ma nawet takiej wagi dokładnej. No. Tak jak mówiłem, ja nie stosuję tego sprawdzenia wkładania usam do samca samicy. A jak się samica da, to znaczy, że albo było zakłócone, albo nie jest. Nie jest taki sposób na pewno bardzo dobry. Najlepsze właśnie jest to ręką, gruczoły delikatnymi ruchami wyczuć, czy coś jest. Jeżeli coś jest, no to bardzo dobrze. Oczywiście w taki sposób nie sprawdzimy też, czy ile tam tych młodych jest w tym brzuchu, ponieważ płód u samicy królika nie jest położony na przykład, tak wiecie, rzędowo, takimi paskami albo coś. Płód jest położony jeden na drugim, nawet może być. Więc nie jest to właśnie też takie, żeby policzyć, ile samica ma młodych. Dobra, no to ta samica ma planowany wykot około 20 marca. Zobaczymy, czy się zakoci, powinna się dać, czy się wykoci. Ale wydaje mi się, że wykoci, ma zobaczyć, jaki ma tutaj brzuszek. Wydaje, że będzie... Wpiszcie w komentarzach, ile obstawiacie, że samica będzie miała. Wiecie, ile miała w pierwszym wykocie? W drugim ja obstawiam, że będzie miała około 8-10. Tak mi się coś wydaje. Duży brzuch ma... Czuć tam tych kulek nawet trochę dużo. Ale to się wszystko okaże. Dobra, samice wkładają, bo bardzo wieje. Nie wiem, czy mnie teraz słychać. Mówię trochę głośniej. Ale dobra, samice są tutaj w klatki wsadzę. No. Tutaj te króliczki, znajdzie sobie wsadzę, później wam jeszcze coś powiem. Samiczkę mamy już tutaj w klatce. Zobaczcie, poznaję klateczkę, obwąchuję wszystko tam, ma dezynfekcja była posypana. Zaraz sobie wrócę sianko, może marchewki, trochę dam pietruszki, zobaczymy. Buraka jeszcze miałem, więc może buraka dam, oni nie dostały buraka bardzo dawno. No, zobaczcie, taka ta sama nie jest najlepsza. Zobaczcie, czy nie wiem, czy są korzenie, czy co to jest. Tylko w tej samie pełno jest. Kupiłem od takiej pani tą słomę, zobaczcie, tego jest. No, ale muszę tą słomę wykorzystać, bo... No, zobaczcie. No i nie będzie pochłaniało wilgoci u samicy, więc... Ale mam już inną słomę zakupioną, taką lepszą, więc... To spokojnie, mam tę słomę jeszcze półtora snopka, więc tam... Spokojnie sobie ją tutaj wykorzystamy jeszcze. Gdzie samica pewnie będzie miała szmatane jeszcze przed wykotem, ponieważ no robi jeszcze na pewno. Do wykotu ma jeszcze półtora tygodnia? Chyba tak, jakoś tak. Dzisiaj mamy... Kiedy dzisiaj jest? 10? Nie. Dzisiaj jest 12 chyba. No, no to ma jeszcze około 8 dni, tydzień. Ponad tydzień ma. Wiem, to nie chodzi o to, że to jest 8 dni. Dziękuję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach. Na pewno zostaje Wam serduszka. Jest samiczka. A co prawda się nawet sprawdzę, czy ona jest zakończona. Sprawdzę sobie rękę pod takimi ruchami, sobie sprawdzę, czy wyczułam u niej takie fasolki, groszki, wyłapały takie kuleczki, 2 cm. I tutaj mówiłem, najlepiej to sprawdzę po 2 tygodniach, ponieważ wtedy już jest to wyczuwalne. Dobra. No to widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.